Hej, hej, moi kochani, witam serdecznie tutaj Hanta, kolejny odcinek z Assassin's Creed Freedom Cry. I na wstępie chciałem powiedzieć wam tylko, jacy wy jesteście zajebiści, naprawdę. Ostatnio... Ach, kurde, czekajcie, teraz jakiś gość ucieka. No, nie no, biegnij. Calmy tego kolesia. Szybko, zanim go dopadnie. No nic, w każdym razie chodziło mi o to, że ostatnio, wiecie, skończyłem Red Dead Redemption. Zapytałem was, co byście chcieli teraz oglądać, z takim naciskiem, że może Far Cry 4. I jak najbardziej byliście za tym, żeby Far Cry 4 sobie zagrać, ograć go na kanale. I zapytałem, czy, bo wiem, że ktoś tam po prostu... Okej, nie zauważyli. Że ktoś tam mi kiedyś chciał udostępnić Far Cry 4, znaczy w sensie swoje konto na Uplayu, tak, z Far Cryem. No i zapomniałem w ogóle, kto to był, i bo to było gdzieś tam chyba w komentarzach, czy tak mi się wydaje, że to w komentarzach było pod jakimś filmem. Tak więc po prostu nie byłem w stanie tego odnaleźć i... Chociaż wydawało mi się, że jakiś chyba... Może mi się wydawało, że jakieś hasło tam dostałem, ale chyba nie. No w każdym razie ze 3 albo 4 osoby zgłosiły się, że nie ma problemu, że bardzo chętnie udostępnią mi swoje konto. Przy okazji jeszcze ktoś się zgłosił, na przykład, że Far Cry Primala by mi też udostępnił, ktoś inny, że Assassin's Creed Unity mi udostępni. I już po prostu, wiecie, zacząłem sobie, że tak powiem, robić kolekcję Pokemonów, tak naprawdę kolekcję waszych loginów, właśnie pod czy tutaj Uplay. Uplay to jest taka akurat mało newralgiczna platforma, to nie jest zbyt dużo gier, podobnie Origin, a czy jest sporo gier, ale nie jest jakoś tak bardzo dużo jak na Steamie, nie wiadomo, no wykreśl komuś konto na Steamie, no to jest przejebane, nie, więc powiedzmy, że tam te typowo steamowskie rzeczy raczej was pytać nigdy nie będę, dlatego że wiadomo, nie chcielibyśmy tutaj, żeby komukolwiek cokolwiek się stało. Natomiast no, z tymi myślę, że nie ma problemu, także chciałem wam powiedzieć, że bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że taką inicjatywą się wykazaliście i ja nie muszę po prostu wydawać pieniędzy, których... No teraz po przeprowadzce to liczymy, no może nie każdy grosz, ale no jednak liczymy się z tym, że są pewne wydatki, które są konieczne i są pewne wydatki, które nie są konieczne. No także zabiłem go. Także po prostu dzięki, że takie wsparcie mi też udzielacie. No i ten, i co? I Far Cry 4 będzie na kanale, myślę, niedługo. Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie ok, wszystko pójdzie po dobrej myśli, to nawet myślę, po zakończeniu tego Assassina od razu odpalimy Far Cry'a. Taki jest mój marzeń. Dobra, otwieramy drzwi, idziemy do tej Bastien i zobaczmy, chyba 3 misje do końca gry zostały. Nie wiem, czy w 2 odcinkach może się uda zakończyć. No jednak tutaj po prostu między misjami jest też czasem dużo do roboty. No i zobaczmy, co tam nam ona powie teraz. Jakaś muzyka weszła w ogóle. Adewale, your ambition still gives me pause, but I promised Auguste my help. What's this? The forged manifest. Or so I am told. One of your famous recruits wrote it. Joaquim Francois. Henry Marchand. Fortuné Jean. Good. I'm sure you will serve the expedition well. Mm-hmm. Louis Gaudin will meet with the harbor master to arrange the remaining affairs of your expeditionary voyage. You may take the opportunity to switch the manifest. At your signal, we will be ready to board. Thank you. Nieźle. Thank you, Bastien. Czyli... Anything for the Mahon of Saint-Domingue. No tak, bo oni tam chcieli, że chyba 4 piśmiennych niewolników chcieli mieć na statku. No a tutaj mamy 3 plus ja jeszcze, nie? Więc jeżeli podmienimy ten wykaz na naszych ludzi, no to wejdziemy na pokład dzięki temu, nie? Postrzymajmy jeszcze tego. Nie zabiłem go. Dobra, umarł. Jej, mamy 200 wyzwolonych niewolników. Bardzo miło. Czyli tak, musimy tylko dostać się jeszcze tam do portu.
Dobra, już jesteśmy na ziemi. No ale halo, kurde, przecież... Chłopie, chodzę sobie po ziemi, o co ci chodzi? Dziwny koleś, dobra. Nie, czekajcie, gdzieś indziej poszedłem. Gdzie miałem iść? Weźmiemy sobie przy okazji ten klucz. Halo, co jest? A kurde. Myślałem, że tak łatwo będzie, a tu nie. Halo, coś tu się stało? Gdzie ja w ogóle jestem? A, tutaj. Dobra, żywa tarcza. Dziękuję. No, coraz więcej ciul, żeby to... Dobra, w szał zabijania wpadłem, to fajnie, tylko ten jeden ziomek jeszcze został tam. No kurwa, jakim cudem pod takim kątem mógł strzelić? Nie wierzę w gościa. A umieraj, że mi strzelał. No, uwolnijmy tych gości. Jak już mamy ten klucz. A, Jezus, nie mamy tego klucza. Fuck, oczywiście, że sobie... Nie właź na to, kurwa. Jak... Czasem to jest tak. Chcę wejść na jakąś rzecz, to nie wejdzie. Będzie obiegał, skakał, czepiał się czegoś tam. Nie ruszy. Jak, kurwa, chcę obiec jakąś rzecz, to będzie na nią chodził specjalnie, no. Robi mi na złość. No, a tu jest ten gość, co mnie może rozpoznać, niby to ominimy. A tutaj mamy komuś coś podmienić chyba. No, czekajcie. O, zdaje się, że właśnie dostałem dostęp do Far Cry'a 4. Fuck, co jest, kurwa? Czemu mnie tu atakują? W sensie, dlaczego? Tak po prostu mnie postanowili zaatakować? Czy tu jest jakaś zakazana strefa? Nie wiem, nie widzę na radarze, żeby była jakaś zakazana. Ech, dobra, czekajcie, podejdźmy od tej strony. Okej, to jest on. Dobra, więc musimy go śledzić. Jak widzicie, tutaj troszeczkę sporo ich tu jest. A my nie chcemy dać się złapać. O, przepraszam, wcale mnie tu nie ma. Tak. Chodźmy sobie górą, chociaż tutaj będzie ktoś pewnie. Oczywiście. Nieważne. Gdzie ten ziomek? A, tutaj, dobra. Niech sobie idzie. Wejdziemy do góry z powrotem. No chyba, kurwa, nie. Jakim cudem oni mnie tu mogli zauważyć? Zagnojki, dobra, czekajcie, odejdźmy. Jebany. No, świetnie, wykrycie. Kurwa mać, o co tu w ogóle chodziło? Tak po prostu nagle stwierdzili, o, tam koleś jest na dachu, kurwa. Nie widziałem go, ale kurwa wyczułem w moczu, kurwa. Co za zjeby, no. Aha, w ogóle tutaj mnie przydzieli. Aaa, fuck. Nie jest najlepsze miejsce. Kurwa, jak się z nim minąłem. Dobry ziomek jest, dobra, czekajcie chwilę. Dobra, jesteśmy w podobnym miejscu. Postaram się, a właśnie, bo ci tam tędy szli. To my sobie zejdziemy tutaj na spokojnie na dół. Tak, dozorcy, wiem. No, teraz mnie nie widzieli. Sobie możemy pójść tędy. W ogóle jest skrzynka, spróbujmy ją otworzyć na szybko. Tak. Wcale mnie nie widział, kurde no. Dajcie już spokój.
Szkoda tylko, że idziemy dokładnie od pewnego momentu tą samą trasą, gdzie śledziliśmy dwóch ziomeczków kiedyś. Kurwa, on mnie widzi. Wejdź do góry, kurwa! No. You may expect a fine vessel fitted to precisely the demands of science and your other activities. What other activities? Do not worry about the thing, good man. I will be attended to. There is only the outstanding matter of your slave. No, my zaczekamy. Yes, right here. Come then. You must be itching to inspect everything. Indeed, I am. No, czekajcie, spróbujemy tak. Dotrzeć tu. Iść, super, po prostu. Dokładnie to samo. To jak miałem to inaczej, kurwa, zrobić? Jak tu zejść? Okej, dobra, czekajcie. Na szczęście nie krzywi godzina ni zarządcy portu. Tak, tak, tak. Ale co, nie wolno mi tu, kurwa... Aha, tu mi nie wolno być, no tak. Oczywiście, kurwa. Jasne, kurwa, to jak ja mam tutaj się znaleźć? Czemu? Wcześniej nie było to miejsce tak zakazane, teraz dopiero jest. Szlak by to trafił. Nie pozwól, aby cię wykryto, strefa zastrzeżona. Dotrzyj se aż tam, kurwa. Poznaczajmy wszystkich. Jest naprawdę ich tu w cholerę. Spróbujmy w takim razie chyba zejść tutaj i pomalutku. Pomalutku ich pozabijać. Okej, podejdzie tu. Mam nadzieję, że ten drugi... O kurwa, tu jest jeszcze ktoś? Nie. Dobra. Ten nas nie widział. Ewentualnie przecież mamy ten. Dobra, w końcu znowu musimy działać jak to, jak asasyn. Jak typowy asasyn po prostu. No kurwa, czemu nie mogę tego wybrać? Dobra, no to mam jedną strzałkę. Nie da się tego wytworzyć. Tutaj wcześniej się dało, nie? Bojownicy. Wszystko super. O, darmowa amunicja. Przeładuj. Aha, że wspomnienie. Dobra, ekwipunek. Zobaczmy, czy nie da się tutaj wytworzyć. Kiedyś dało się... Aha, tu kurwa się nie da. No to trochę do dupy. Bo nie mam ani strzałek berserkera, mam tylko jedną usypiającą. Aha, to są ci. Muszę tam dotrzeć. Nie, nie widzę tego. Absolutnie tego nie widzę, bo po prostu no goście, kurwa... Od razu się kapują, że kogoś tam zamordowano. Myślałem, że jakoś jak to szybko zrobię, ale to bardziej w nocy może dałoby się tak zrobić. A tutaj... Ewentualnie, czekajcie, tutaj mi jeszcze taką jakby dosyć oczywistą drogę pokazuje. Że tego nie zauważyłem wcześniej. W sumie nie głupie, nie? Chyba podmieniam. Opuść obszar. Dobra. Postaramy się. Mamy to, dobra. Czekajcie, weźmiemy tak i tak. Nas nikt nie widział. I spróbujmy teraz po prostu przebiec. Olololololo, uciekam. No i mnie zaczęli gonić. Ale może gdzieś się zaraz schowam. Czekajcie, bo gdzieś tu kropki mi się pokazują. Aha, chyba się udało po prostu. Uciekłem, dobra. Więc podmieniłem i mam... A, nie, myślałem, że to... Że może ja też z nimi pójdę, ale to nie. Trzy osoby? Nie miało być cztery? No dobra, niech będą trzy. Mniejsza z tym. Mamy swoich
ludzi na pokładzie. Tyle dobrze. Black flag. They'll be picked to the bone. A kurde, piraci, co? No nie chcemy raczej ani stracić ludzi, ani tym bardziej, no szkoda by było, że ten statek ledwo co wypłynął. No ale co, że kurde, tu jest port i piraci sobie u wyjścia czekają i wypływasz i od razu ten, no trochę z dupy. Okej. Okay. Chroni ekspedycję. Voltor, to jest chyba ci. French or not, these scientists must reach their destination. Our people must capture their secrets. The knowledge is more important than any cargo. Aye, Captain. It is worth the fight. With a little skill and the right wind, it won't last long. Gdzieś coś przede mną tu kurwa jest ogólnie. No, to nie powinien być problem. A, czekajcie, jebnijmy gdzieś tam. Dobra. Czekajcie, bo tu kurwa jakiś sztorm się zaczyna. Jest tak generalnie gówno widać. Dobra. Pójdźmy dalej. Jaka kurde muzyka tu wyszła. Podczas sztormu nie możesz płynąć z prędkością. A, dupa tam. Trzymajmy gnojka. Się obrócimy. Ciup. Dobra. I teraz na drugą. A, czekajcie, dajmy te beczki tam. I płyniemy. A, oni będą nas pewnie ścigać, nie? Więc płyniemy za następnymi. Nie mam pojęcia, co wysadzam, ale nieważne. Na razie, chłopaki. Fak. To sobie wysadzę. Nie wiem cały czas, co wysadzam. To są jakieś, kurwa, ładunki, czy co? Dobra, wiem, że nie mogę płynąć. Płynę na razie do tamtych. Patrzmy sobie tak. Tam gdzieś walniemy. Nie mam pojęcia, w kogo celować. Oh, shit, troszeczkę mnie przenosi. Dobra, tu jest taki jakiś większawy jeden. Czekajcie, obrócimy się. I dup z dużych działek do nich. Bardzo ładnie. Jeszcze beczki im rzućmy tam, kurwa. Bardzo ładnie. Teraz tak, to gówno małe za... A, nie załatwię, nie trafiłem. Zaraz wystrzelimy z tych. Dobra. Nice. To został nam tylko ten ostatni. Wróćmy się. Który to jest? Ten jest ten. To jest pirat, nie? Dobra. Ja bym się chciał obrócić bardziej. A, jednak do nas strzela. Dobra, daj, przyspiesz na niego. Kurwa. Troszeczkę... Dobra, czekajcie. Chyba wystrzeliłem przed nimi, nie wiem dlaczego, znaczy może nie ogarnął, że obróciłem kamerę. Przez tego w ogóle przepłynąłem. Dobra, dawaj tu. Będzie dobrze. Teraz to gówno zatopimy. Co ja mu poradzę na to, że odnosi ten uszkodzenia? No kurwa mać. Trzeba było nie płynąć na tamtego pirata jak debil. Dobra, misja ukończona, fajnie. Utopiłem i zatopiłem piratów w 6 sekund, świetnie. W ogóle zobaczcie, że na tym 100% to kółeczko jest jakieś takie, no ja nie wiem, pikselowate strasznie. Nie wiem dlaczego, nie? W sensie, no tak im się grafika rozjechała, czy to tak specjalnie? Nie jestem pewien. Tu gdzieś skrzynkę zniby. Once you are trained and our recruits return with these navigational secrets, you will be able to go explore and recruit from any land. It will be a great temptation. But my fight is in Port-au-Prince, Adiwale.
Nie wiem, gdzie ten ładunek gdzie jest. Do not mistake my gratitude, Adewale. This ship is a grand blessing. An advanced knowledge of the seas. A boon to our cause. But the Mawon do not crave an empire. Only independence over our own territory. Very well, Augustine. But mark my words. You will be fit to command a navy of one ship or many when our work here is done. No i cudnie. Dobra, słuchajcie. No nie o to mi chodziło. Chciałem sobie tu odpalić. Gdzie my teraz co mamy płynąć? Do Port-au-Prince, ale myślę, że możemy to zrobić w ten sposób, albo ewentualnie w ten. Czekajcie, gdzie tu jest bliżej? Nie, no tutaj chyba potrzebujemy być. Dobra. Tam to jest tylko plantacja. I tu będzie kolejna misja, co? Czyli co zrobiliśmy? Siódmą zostały dwie. Jeżeli umiem liczyć, a wydaje się mi, że umiem, to nie wiem, ten, albo, no nie, no, mam już 20 minut. Dobra, no. I przydałoby się jakoś tam, o kurwa, miałem nadzieję, że skoczę do tych krzoków, a widzę, że nie bardzo. No trudno, bywa i tak. Kurczę, to gdzie ja mam tutaj skoczyć do jakiegoś siana? Myślałem, że te krzaki pomogą. No dobra, no na ziemi to już też jest jakiś pomysł, żeby być. A, jak zwykle kogoś tu gonią. A Jezu, to ten koleś był, którego... A dobra, walić ich. To ten, co mnie minął, ja myślałem, że to jest niewolnik, a to był już ten nadzorca cały. Jezus, następny. Dobra, nie chcę się już za nimi biegać. Idźmy do Bastien i zobaczmy. Czy są jakieś wieści już od naszych wtyk. Na dno wraz z okrętem. Rozpoczynamy. Najwyżej w ciągu tej misji sobie zrobimy pauzę i to będzie w kolejnym odcinku. Special orders from your sometimes confidant, governor. No, it is as I feared. With all the slaves you have freed, the French are in panic. Let the French live in the fear they earned. It is not so simple. Curfews are strict. Punishments are harsher and more frequent. You help the ones you freed, but at what cost to the ones you can't? A small price for independence. The sooner Augustine's revolution comes, the sooner all slaves will live in peace as free people. Gouverneur de Fayette threatens retaliation. A to trzeba go zabić. No. No. Adwali. Not another word. I don't want to hear it. Ej, no w końcu bijemy tego gubernatora. Ona chyba, nie wiem, się w nim podkochuje, czy co. No, o co tu chodzi. Nie wiem. Ale gościa stąd dawno trzeba by było już wyeksmitować. In your pirate days, did you cross many slave ships? More than a few. But when I sailed with Kenway, plunder was the only prize. Plunder or information leading to more plunder. Did you never wish to intervene? It is wise for a quartermaster to keep his wishes to himself, if he also wishes to remain as quartermaster. But yes, the thought did cross my mind. When the assassins offered me the opportunity to pursue more serious aims, I left the plundering behind. But the slave ships also? No, for I am still an assassin, and I have found them again. I would not trade my years as a pirate for anything. You enjoyed your freedom. They hardened me for the work we do today. And when I am done, you will also have pirates to thank for your training. Yes, Captain. No dobra, tutaj mam statek niewolniczy. Przy okazji jakieś cargo sobie pływa. Dobra, to zaczynamy zabawę. No coś tam im zrobiłem, ale... Trochę się trzeba będzie do nich nastrzelać niestety. Dobra. No czekajcie, walnijmy tak może. No i teraz pomału te wszystkie wybuchy powinniśmy tutaj im porobić, bo... A, tak. Dobra.
bo to z nas nie pomaga ubić te okręty. Dobra, nie jest źle. Co jeszcze tak zrobimy? No, come on, dobra. Uciekało mi. Dobra, nie jest źle. Ten statek ogólnie nie jest taki zły. No, nie jest tak jak Kafka, że tam musieliśmy od samego początku rozpoczynać. Tylko już troszkę dozbrojony był. Ale ni cholery nie chce mi się go ulepszać ani nic. Dobra, to tyle w sumie. Trudne nie było. No, they'll sink the ship. Aha, próbują zatopić statek z niewolnikami. No, staram się. Próbują zatopić statek z niewolnikami po to, żeby po prostu ich nie uwalniać. Ale przecież ja już ostrzeliwałem ten statek mocno. Może to jest jeszcze jakiś inny. Wpierdolę się w nich. O, bardzo ładnie. Teraz jeszcze tak. Okej, okay, uratujmy tych uwięzionych pod pokładem. Tak, już. Zakręcam. Żeby się nie okazało, że to jakaś podpucha jest, kurde ty. Że tam nikogo nie było tak naprawdę. Ale czy tylko mi się to wydaje trochę nieopłacalne, że jest... Są trzy statki eskorty i jeden z niewolnikami? To trochę... strasznie duży nakład środków jak na... Jak na ileś tam, nie wiem, 100 osób. 100 niewolników. Aha, nikogo tu nie ma. No, to mi się bardzo nie podoba. Oh shit. Są tutaj. Część z nich żyje. Ale co tu muszę zrobić teraz? Wyzwól niewolników. A, dobra. Oh shit. Dobra, nie udało mi się. Nie, weź tą rękę, chłopie. Jeszcze raz. Kurde. Fuck! No serio, takie quick time eventy, ja nie wiem, czy to już, czy nie już. Dobra, czekajcie, jeszcze raz. Dobra, ostatni raz, a już teraz już wiem, o co chodzi. Dobra, to się udało. No, ostrzeliwali i kurde teraz. Tutaj. No, tutaj czekać. Dobra, udało się. Kogo my tu jeszcze dziś mamy? To się może już nie udać. Oh shit. Aha, ci już nie żyją. Fajnie, kurwa, to dwie osoby ocaliłem. Tutaj interakcja. No już, spokojnie. Kto to wymyślił, taki kurwa transport żywych osób? No po prostu to było w chuj niebezpieczne. Mogłoby się cokolwiek tylko stać na statku i ten. I ci ludzie umierają. Jakichkolwiek, nie wiem, piraci mogliby zacząć ostrzeliwać ten statek. Dobra. Wyzwól 15 niewolników. To się udało. Jeszcze jacyś są? Tutaj ktoś jest, dobra. A, oczywiście się popsuje. Czy to nie jest to samo miejsce, przy którym zaczynałem na początku? Może podobne po prostu. Dobra, nie wiem, czy mam jakiś tutaj czas, czy jak. Nie, dobra, obszedłem chyba całe już pomieszczenie dookoła. Tamten zegoleś w ogóle leży i taki jest pogodzony chyba trochę ze śmiercią. Ale okiem mrugać mrugał przez chwilę. A teraz już nie mruga. Nie, mruga cały czas, ale postanowił, że nie będzie. On nie chce być uratowany. On już się pogodził z losem, on chce umrzeć. Tak, oczywiście teraz wody się nazbierało. Shit. Już nie pomogę. Kurwa, scena jak z Titanica normalnie. Ale jazda. Dobra.
Spróbujmy uciec jak najszybciej. O, wypłynął do mnie. Dobra, teraz... O, shit, nie tu. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie? Okej, chyba się przesuwa wszystko. Teraz tam. Dobra, coś się udało. O, jeszcze skrzynią oberwałem. Jeszcze lepiej. W sensie to nie może tak szybko spływać w ten. Może dopiero co. Aha, dobra, aha, takie wyjście jest. Ej, mi to strasznie przypomina teraz jakiegoś pierwszego God of War'a. Tam były takie miejscówki, właśnie gdzieś tam bitwy na statkach. To jakiś kolej jest jeszcze przywiązany. Ale rozumiem, że mu nie pomagamy. Kurde, i tego mi właśnie brakuje w Assassinach. Żeby były właśnie tego typu zaplanowane plansze, gdzie musimy się troszeczkę powspinać, pokombinować. I żeby to nie było tylko jako ciekawostka, że se tam, nie wiem, jak zbierasz na jakiś zajebisty pancerz, to możesz se po takich miejscach pohasać, tylko żeby było właśnie tak jak tutaj, wplątane w fabułę to było. Coś tam się połamało. Ale mam nadzieję, że przeżyliśmy. No nie, no musimy przeżyć, bo jeszcze mamy misję jedną do zrobienia. Zresztą Adewale został zabity przez tego... No, w Assassin's Creed Rogue się go zabija, także on tu umrzeć nie może. Ale pamiętam, jak kurde próbowałem Adewale zabić. Ja pierdzielę, jakie to było posrane. W sensie, on mi cały czas uciekał. Ja nie mogłem nic zrobić. Trochę fiasko, co? I to jeszcze oczywiście ona powie, że to moja wina. Jasne. Gouverneur de Fayette. I thought I understood his indifference. I did not anticipate the extent of his heartlessness. No, widzisz? We are all guilty. The governor will pay with his own life. My creed demands that I see to it. C'est la main. C'est raté. Revenge is called comfort. Once the fire is gone, another tyrant will take his place. His death must give this generation of warriors hope. They must not abandon the goal of independence. And the death of these souls? Some barely new life. We will always mourn them. Ogólnie trzeba zabić Defiant'a, ale wiecie, wywołać w Port au Prince po prostu rewolucję, żeby miasto zostało przejęte przez tych Marunów, a nie kurde. Dobra. Jak się kurwa zrendrowałem, dobra. Co teraz? Teraz myślę, że zakończymy sobie odcinek. Została nam ostatnia misja do zrobienia. Więc kurwa, ładownie i polowanie harpuny mam na 100%. Nie ma nawet takich ulepszeń, no ale mniejsza z tym. I zrobimy sobie tam ostatnią misję już w ostatnim odcinku. Także no, taka króciutka seria. Myślę, że było to fajne, żeby troszeczkę wrócić do asasynów. Jednak za każdym razem mam tak, że jak zaczynam nowego asasyna, to jest takie: o kurczę, ale fajnie, kolejny asasyn. A jak kończę, mam takie: ja pierdolę, nigdy więcej. A później znowu jest: ej, ale kolejny wyszedł, znowu bym jakiegoś zagrał. Dobra, słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do klikania tam w karty. Poprzednie asasyny wszystkie macie w opisie do tego filmu. Linki wszystkie wypodane. No i co? I myślę, że za chwilkę zaczynamy Far Cry 4. No, także tyle. Trzymajcie się. Bye, bye.